Siemaneczku czołgiści i czołgistki, ja jestem Multi i tym razem mam dla was top 5 najbardziej niepotrzebnych drzewkowych dyszek w World of Tanks. Co raczej logiczne, będą to pojazdy, którymi mało kto gra, które nie mają za wiele do zaoferowania i które z łatwością można zastąpić czymś lepszym. A czym dokładnie, to zaraz powiem. Chcę jeszcze tylko podkreślić, że w rankingu nie znajdą się czołgi kolekcjonerskie jak T-62 czy 113, bo wtedy zestawienie byłoby zbyt oczywiste. I tyle ze wstępu. Zapraszam do oglądania. Na miejscu piątym zdecydowałem się umieścić Koncepta 5. Jest to niedawno dodany do gry dziesiąty tier, który już tak naprawdę jest źle oceniany. A to dlatego, że z łatwością możemy go zastąpić takim Leopardem, który spisuje się w tej roli snajpera dużo, dużo lepiej. Ma przede wszystkim lepszy DPM, lepszy kamuflaż i nawet takim Centurionem AX. Wolę się po prostu ustawić na snajpie i będę robił te rzeczy lepiej. Pojazd ten ma naprawdę słabe parametry, które, taka ciekawostka, są dużo lepsze na serwerze rosyjskim, bo tam twórcy docenili już ten pojazd, rozumieją, że no, nie ma sensu, aby był słaby i poprawili mu DPM, poprawili mu... Moi drodzy, prędkość przez co stał się bardzo ceniony, a u nas Wargaming ma to po prostu jak widać gdzieś, no niestety. No i cóż, zaraz Wam jeszcze powiem dlaczego inne pojazdy będą jeszcze niżej ocenione, ale wcześniej chcę ogłosić kto wygrał ostatniego giveaway'a, więc teraz widzicie dwie osoby, które zgarnęły 500 zł. i dzisiaj tak samo jest do wygrania dwa razy po 500 zł. wystarczy tylko zostawić subika na kanale z dzwoneczkiem polubić ten film i napisać komentarz z odpowiedzią na pytanie, jakie byłoby wasze top 5 niepotrzebnych dziesiątych tierów w World of Tanks. Oczywiście tutaj możecie pisać, co chcecie, to jest wasza lista. Możecie nawet napisać tam jakiegoś super Conquerora, choć wątpię, że raczej takie listy będą. Pamiętajcie tylko, aby jeszcze do, do tego dodać swój nick w World of Tanks, abym wiedział, komu wysłać po prostu nagrodę. Więc moi drodzy. Ktoś powie, przecież ten pojazd jest okropny i tak dalej. Czemu miejsce piąte, a nie pierwsze w tym zestawieniu? Ponieważ to jest, moi drodzy, czołg, którym zawsze, jako że to jest snajper, można coś tam nastrzelać. To nie jest taka konstrukcja, która wiecie co, która ym, nie ma możliwości na polu bitwy. To jest pojazd niepotrzebny, bo są inne, które robią jego rzeczy lepiej, ale to nie jest pojazd najgorszy. Całe to zestawienie to nie jest lista najgorszych czołgów, tylko czołgów, które są niepotrzebne, bo są inne, lepsze. Które sprawdzają się w swojej że tak powiem funkcji lepiej. Także chcę, żebyście to po prostu wiedzieli i mieli na uwadze o co chodzi w tym w ogóle zestawieniu. No i teraz jest taki moment bitwy, gdzie no wypada po prostu podjechać, bo już tutaj wydaje się, że to jest starcie, które na pewno wygramy. Mamy przewagę na środku, mamy przewagę na przepychaczu, także trzeba cisnąć po te resztki. To źle brzmi, bo to dopiero dwie minuty, kurde, po starcie bitwy, ale tak to są już kurde resztki. Rywale się złożyli błyskawicznie i bitwa, no mówię, już jest praktycznie rozstrzygnięta. więc trzeba wjechać tam jak najszybciej i zrobić jeszcze cokolwiek, bo zaraz nie będzie w co strzelać. Teraz ta WZ do nas ustawiona tyłem. Czy wejdzie w nią? Powinno, weszło, super. Czy mamy jeszcze bicie na coś innego oprócz tej wuzety? Tam był teoretycznie, wiem, Leopard, był jeszcze UDS. O, 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 właśnie, UDESik jest, dobra, to ja tutaj wyjadę właśnie na niego, nie będę strzelał jakiegoś tam ogryzka. Dzień dobry kolego, dzień dobry, witam, witam. No i chyba możemy jechać nawet dalej, czy tego UDESa już zniszczą, czy go zniszczą. Ta, już go zniszczyli, zobaczcie jak to jest jednostronne starcie masakra. Człowiek by chciał coś postrzelać, a nie dadzą, nie ma w kogo nawet tłuc. Najwięcej będzie do zrobienia chyba na przepychaczu, jeszcze się to świeci arta, mam na nią hajka. Nie ma sensu, zobaczcie, już nie ma sensu, bo już jest na ogryzku UDESIK i Leopard, dobra. Oni tutaj tak się ładnie ustawili, że jeszcze może jakieś strzały zrobimy, wiecie, bo zobaczcie, że jest tutaj jeszcze kilka czołgów, choć moje życie faktycznie kurczy się szybko, bo pojazd mam mało HP. No mówię, no ma mniej życia niż większość medów, nie jest od nich szybszy, no nie jest od nich lepiej uzbrojony, naprawdę, no nie ma sensu, nie ma sensu w World of Tanks, ale no... To już niestety jest coś, yy, czego yy, tutaj twórcy z Wargaming yy, nie ogarniają, nie rozumieją, chyba, albo i po prostu nie zależy. Tego I chciałem zdjąć, ale był tak yy, mały punkt wystający, że uznałem, że nie ma sensu. 2400 uszkodzeń bitwa ekspresowa 15-1. Ciekawy jestem, czy weszła jedna pecha na ślepo. Raz pamiętam, że tam weszło z 0F 50 to było przykre, ale jeszcze pamiętam, że był strzał na ślepo w Patona. Mam nadzieję, że jeszcze chociaż on tutaj był zmieszczony. Jeśli nie, to będę rozczarowany. Opuszczanie bitwy. Tak, była pecha na ślepow tego patona za 465. Także to był koncept 5. Pierwszy niepotrzebny czołg według mnie w World of Tanks. Miejsce czwarte zajmuje amerykański M5 Joch. Pojazd, który również nie ma za bardzo sensu, ponieważ mamy w World of Tanks super Conquerora, Mamy T115. I jedyna szansa dla tej konstrukcji jest taka, że znerfią na przykład Super Conquerora, i wtedy, no to może Joch będzie miał jakieś tam większe zastosowanie. Aczkolwiek wątpię, bo i tak wolałbym osobiście dużo bardziej grać E-piątką. Ktoś powie, no ale piątka ma garnek. Ale tak, co z tego, że ma garnek, można go, wiadomo, zasłaniać działem i tak dalej. Masz we piątce na pewno lepszy DPM, masz we piątce większą alfę i penetrację. Tutaj zobaczcie 315. Dlaczego? Dlaczego nie 300, moi drodzy? 30, 340. Nie rozumiem, czemu te wszystkie nowsze pojazdy mają tej penetracji mniej, a jednocześnie stare czołgi mają dalej dużo. Wtedy te nowsze po prostu zawsze będą miały problem z przebijaniem, kiedy jest coś twardszego. No, i do tego alfa tutaj jest bardzo słaba, kiedy gracie na stopiące. To jest tak naprawdę jedyne sensowne. działo. 120 nie ma sensu. 360 też, czemu nie 400? Tego naprawdę nie rozumiem. Ktoś powie. No Multin, no ale czołg ma te zapasowe gąsienice. Spokojnie możecie mi je zabrać i ja ich nie poczuję. To nie będzie dla mnie żadnej różnicy. Te zapasowe gąsienice naprawdę rzadko kiedy się przydają. Oczywiście czasami, bardzo rzadko mogą się przydać, ale prawie zawsze są niczym yy, niepotrzebnym i mówię, gdyby ich nie było, to najczęściej w ogóle bym nie odczuł żadnej, żadnej różnicy, więc czołg Niby ma jakąś mechanikę, która go miała czynić wyjątkowym, ale jest ona moim zdaniem za słaba. Jest po prostu za słaba. Ten GWS to wali, zobaczcie, kurde, z czego zapeków, trzeba na niego uważać, ale dopóki nie trafi centralnie, no to nie będzie mu łatwo zrobić fajnego wyniku. Tym czołgiem uważam, że też nie jest jednak najgorzej na świecie, ponieważ no to jest jednak pojazd, który no w miarę dobry ma ADP może grać na wieżę, choć powinien ją mieć też. Jeśli nie poprawiamy działa twardszą. Bo niestety, ale ona ta wieża ma wiele weakpointów. Nie mówię nawet o garnku, ale jakby cała ta konstrukcja wieży. Ona niestety nie jest wcale taka super opancerzona, więc kiedy ktoś ma lepsze działo, to nie da się tym grać na wieżę. Choć początkowo się wydawało, że tak to będzie, że to będzie nie do ruszenia, Kranwagen. otóż nie. Także można by temu czołgowi znów zrobić mnóstwo rzeczy, aby się czymś wyróżniał, aby ludzie chcieli nim grać ale od lat nic się w tym temacie nie dzieje. Dlaczego? Bo po co? Komu to potrzebne, co nie? Także no tutaj znów jest taka przykra przykra sytuacja, ale może, może z uwagi na to, że Wargaming ostatnio informował w filmie, że będą się brać za rebalans, to będzie i coś w temacie Joha się działo, mam nadzieję. Rywale mają tutaj takie siły, że tego się nie da spuszować. Ktoś powie multi, zobacz druga flanka przegrywa, no widzę. Ja widzę, ale co w związku z tym? Mam wyjechać pod godzinę ST2, dwa Conquerory? Tutaj nawet nas wcale nie jest tak dużo. <laughs> to może się tak wydawać, że coś tutaj mamy jakieś siły do zaoferowania, ale one są jak ustawione? Ja nic z tym nie zrobię, faktem. I moja pozycja, po prostu, no wiem, że nie jest idealna, bo jestem trochę nieaktywny. Ktoś powie, że nawet trochę bardzo, ale co innego miałbym wykombinować, kiedy po prostu rywale mają takie siły przede mną? Nie mam jak po prostu ich tutaj logicznie zaatakować. Dinko T50, szkoda. No ta pecha nie była taka trudna. Ona mogła tutaj, kurde, przebić, bym się bardzo ucieszył. No wynik jest słaby. Aczkolwiek tutaj nie tylko jest to wina czołgu, lecz bardziej no tego, jak to, to starcie po prostu przebiega. Jak zostaliśmy zamknięci. I to jest odwrotna bitwa do pierwszej. W pierwszej my zrobiliśmy pogrom, teraz rywale robią pogrom. Aż powiecie, no świetna reklama World of Tanks. No tak, to jest świetna reklama World of Tanks. Ale przynajmniej pokazuje wam to, co mi w sumie zależało, żeby pokazać. Czyli, że tymi czołgami za wiele... To ty nie zrobisz, i to bardzo dobrze, że nie pokazuj tu bity w 10 tysięcy. Chodziło też, aby pokazać, że te pojazdy nie są zbyt po prostu opłacalne, i skoro źle nimi idzie, to chyba najwidoczniej tak jest. Także to było miejsce czwarte. Żadnego strzału tutaj chyba na ślepo nie było, nic takiego mi się nie wydaje. Choć 2-400, no to w sumie w tego cs tam chyba weszło raz na ślepo. Um, on tam zniknął. Niby wynik. Na tle drużyny dobry, <noise> tutaj można było zawsze zrobić 0, ale też szału nie ma, także miejsce czwarte znacie, lecimy dalej. I podium otwiera kolejny pojazd, którego nie widuję, czyli M48 Patton. Amerykańska dziesiątka, której nie należy mylić z Pattonem 9 tieru, bo ich jest mnóstwo w bitwach, no ale to jest dycha, drzewkowa dycha, która jest dużo słabsza od Centuriona X, od STB-1, od USA 15-16 pojazdów, z którymi... To można według mnie porównać. Kiedyś wielu graczy sobie tego patona zachwalało, no ale po prostu teraz, no nie ma sensu tym grać. Szczególnie kiedy poprawiono STBK parę lat temu, poprawiono niedawno Centuriona. Czemu patona nie poprawiono? Tak samo mogę powiedzieć. Po co? A po co to komu potrzebne? Wargaming bardzo często tak robi, że dawkuje te poprawki. Nie robi tak, że jeden czołg i drugi, które są słabe, poprawia, tylko mówi. Tego poprawimy, poczekamy trochę i dopiero kolejny. Na Patona może dopiero nadejdzie czas. Tak mi się wydaje, że do nie na niego trzeba po prostu y, jeszcze poczekać, ale też powinien oczywiście przejść ogromne zmiany. Przede wszystkim, co dla mnie jest według mnie najważniejsze w nim, on jest za wolny. Ktoś powie, to dobrze, bo czołgi y, są za szybkie w World of Tanks, są szybkie bitwy. Szybkie bitwy są, ale też dlatego, że nie ma w tej grze w ogóle balansu że wiadomo, gracze są wyrzucani słabi z dobrymi, że nie ma balansu w matchmakerze, jedni mają super czołgi, drugie, druga drużyna ma czołgi beznadziejne, jest mnóstwo botów, to są problemy, które też mają wpływ na to, że wyniki są, jakie są. Więc to też jest ogromna wina, a nie to, że ten patron jest kurde... Dużo wolniejszy niż inne medy, i trzeba na nim koniecznie wozić turbosprężarki. Ja na większości medów nie używam turbosprężarki, bo nie czuję takiej potrzeby. Po prostu nie potrzebuję jeździć szybko, jak już mam szybki czołg. Tutaj jednak ta prędkość jest na tyle słaba, że trzeba w nią zainwestować inaczej. No, jesteśmy po prostu młowa tym pojazdem. Także to jest pojazd, gdzie turbo jest bardzo wskazane, aby to miało jakikolwiek sens. A i tak sensu, mówię, nie ma, no bo czołgi inne w drzewkach są dużo fajniejsze i dużo bardziej Wam je po prostu polecam. Ten kranwagn ładnie nam tutaj się wpakował pod celownik, niestety weszło za zero. Miałem nadzieję, że pod tym kątem wejdzie, no nie weszło. Teraz staram się postawić go na traczku, nie udało się. No i tutaj padł, wyjechał jak paś i wynik ma pewnie też jak paś. Niestety obiekt 752 jest na środku z M60 i bez wsparcia się tutaj nie obejdzie, więc mam nadzieję, że sojusznicy widzą problem i będą zainteresowani pomocą dla mnie. No bo jeśli nie, no to faktycznie będę miał przerąbane. Ale za mną jest jak pancer chociażby, więc no w... to jest kurny jak pancer. No to jest potęga, no raczej gościu będzie w stanie mi pomóc. I teraz widzę też, że te rywale ponoszą spore straty, więc nie jest tak źle. Nie jest, nie jest. Najważniejsze teraz chyba, to wiecie co robić? Osłaniać mojego teammate'a w Rinoceronte. Niestety coś mi się wydaje, że jego dni są policzone. Nie chcę być tutaj niemiły, no ale, no, prawda jest taka, że jak Minotauro na niego wyjedzie, no to co on ma zrobić? Ten Minotauro jednak coś albo nie trafia, albo jest jakimś nieogarem, bo to Rino, zobaczcie, dalej żyje. No i teraz dopiero gościu padł, ale chwilę jeszcze tam postrzelał. Ja to Minotauro sfarmiłem na tyle, ile to było możliwe. No i teraz to Minotauro jest bardzo zainteresowane zniszczeniem mojego pojazdu. Co mogę zrobić? To się wycofać. Wydaje mi się, że jestem w stanie to zrobić. Jeszcze lodówka, o proszę bardzo. Jestem w stanie, wydaje mi się, wycofać. Mamy przewagę ogólnie w bitwie, ale no nie mamy życia. Nie mamy życia. No, tylko 792 już. Pojazd, nie mogę powiedzieć, że ogólnie nie ma życia, żeby była jasność. To jest dziesiątka, które HP ma całkiem, całkiem, bo to jest, słuchajcie, 2000 na dzień dobry. Jeszcze, jak ktoś tutaj ma wzmocnienie, no to w ogóle, ale no to nie jest problem. Tak, jakby ja się tego w ogóle nie czepiam. Nie chodzi tutaj o HP, chodzi o tą prędkość szczególnie. Pojazd też mógłby mieć albo troszeczkę lepszy DPM niż inne medy. Skoro ma kiepski kamuflaż, bo ma kiepski kamuflaż, no mógłby mieć tutaj coś, coś, coś co by go wyróżniało na tle innych medów, a na razie ma i słabsze opuszczanie od takiego uds czy STB-ka, ma gorszy DPM. Na pewno stb 1 Centuriona no na pewno tych problemów jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Tego mx a mogę sieknąć w bok wieży, super dostał i to jest chyba najlepsza bitwa na razie w tym odcinku. Ktoś powie, no to dlaczego trzecie miejsce? No tutaj oczywiście losowanie, widzowie, no chyba każdy widzi jakie jest losowanie, no poszczęściło mi się, rzuciło naprawdę na tiery, które są dla mnie atrakcyjne. Więc tutaj oczywiście losowanie robi robotę, nie tyle pojazd, co no losowanie na ósemki zawsze było oczywiste, że będzie raczej łatwiej zrobić fajny wynik. Także zrobiliśmy 3600. Chyba na ślepo nie było nic. No naprawdę, jeśli znowu tu było coś na ślepo, to ja nie wiem o co chodzi. Czas nowe okulary sobie kupić, ale chyba nic nie było. Więc już mamy trzy pojazdy za sobą i powolutku przechodzimy do pojazdów, które szczególnie nienawidzę w moim serduszku. No tutaj nic nie było na ślepo. Troszeczkę asysty. O, no, najwięcej, kurde, w bitwie. Patonem, ale dziesiątego tieru. Jeszcze raz to przypominam, bo ktoś powie, że dziewiątka popularna, yy, ta, co była za darmo. Także trzecie miejsce znacie, czas na drugie. Czołgi już widzicie, ale to, co teraz mnie zamurowało, to nie pojazd, tylko losowanie. Co to kurde jest? Ile te deków na jedną drużynę? Jakieś starcie lodówki kontra grille? Co to w ogóle ma być? Jak może być dobrze, kiedy jest takie losowanie? Przecież powinny być, nie wiem, dwa, trzy niszczyciele max na drużynę, żeby nie było takiego czegoś. No a jak takie coś występuje, to jestem przekonany, że tutaj będą leciały zaraz jakieś one w te grille. <grydy> Kurde. I będzie szybka bitewka. Oczywiście może być tak, że się pomyle, jeśli wszyscy będą kampić, ale ogólnie no to jest proszenie siebie o raczej krótszą bitwę. Moi drodzy, na drugim miejscu mamy Pancera 7. Pojazd, który w obecnej wersji jest dla mnie tragiczny. Nienawidzę go naprawdę. I dużo sensowniej według mnie mieć takiego chociażby obiekta 705A. Pomyślałem sobie o nim. To nie jest jedyny czołg, który można grać podobnie, ale on też ma wieżę z tyłu. To jest bardzo ważne, żeby porównywać czołgi najbardziej zbliżone. On ma dużo, dużo lepsze możliwości żywotności, bo ma pancerz, który jest niesamowity. Na bokach, taki, że można robić scrapa wieżyczka, której niemal się nie da ruszyć, a ten, ten to jest jeżdżący wixpot. Masz wixpoty na wieży, na kadłubie, policzki, dolną płytę, kurde, wszystko jest wixpotem tutaj. Naprawdę ten Pancerz 7 to syf, działo też jest syfem, więc no ogólnie Pancerz 7 to jest pojazd do potężnych poprawek, i tu mogę osoby, które z jakiegoś dziwnego powodu go sobie cenią, yy, powiedzieć, że czeka ten czołg lepszy okres, bo są dla niego zapowiedziane poprawki. Kiedy one będą? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale kiedyś mają być. Wargaming poinformował, że będą w tym roku. To jest cena 2024. W 2022 informowali, że w 2023 będą poprawki dla. Bata, i tak dalej. Nic z tego nie wyszło, więc nie myślcie sobie, że to jest gwarancja, że będą poprawki dla tej konstrukcji. Ale no, drugi raz już wątpię, że wargaming, zapomni, czy, czy coś raczej tym razem już faktycznie no, coś z tym zrobią. A jak nie zrobią, no to znaczy, że w ogóle można sobie darować ich obietnicę Pewnie niektórzy i tak sobie to już darują. Więc tak jak mówię, no, Panzer 7, czołg do potężnych, po, potężnych zmian. Które na pewno potrzebuje dużo, dużo yy, miłości. Yy, no i cóż jeszcze można powiedzieć? No, oczywiście, czołg może nie identyczny jak on, ale i tak dla mnie dużo lepszy, no to chociażby Eseta, to chociażby widzowie Lewandowski. tak? Te czołgi nie są może identyczne, nie mają wieży z tyłu, ale też bazują na żywotności, są takimi czołgami super ciężkimi, nimi też wolałbym dużo bardziej grać niż tym. Więc jeśli szukacie alternatywy, no to znacie. I co teraz możemy powiedzieć o tej bitewce? Gdyby wchodziło tym, tym czołgiem więcej z biodra, to byłoby super, gdyby tutaj więcej strzałów zbiodra wchodziło. To właśnie można było, byłoby poprawić stabilizację. To byśmy pewnie już mieli ponad dwa koła. No tak, niestety dwóch koła nie mamy. No i teraz staramy się zdjąć ISA-7, którego może przebije. Udało się super. I jako, że już go zdjęliśmy, no to odbijamy w prawo. Aby nie wyrwać od lodówki, bo to by było bardzo przykre. A ona tam widziałem gdzieś stała. No, jest po mojej lewej stronie. Ok, od prawej jedzie e i Super Conqueror. Czy ja mogę tutaj, tak sobie wiecie, skręcić i pojechać po tego Super Conquerora? Wydaje mi się, że mogę to zrobić. Zwykle na zwykłe. No, bo po co mi goldowe na Super Conquerora w dolną płytę? Tutaj koledzy też widzę, cisną. Wszyscy chcą jechać po Super Conquerora. No, gościu, zobaczcie. Zamiast skręcić w lewo, ma tyle miejsca. To chłop co zrobił? Zablokała ulicę. Masakra. Tędy nie wiem, czy przyjedziesz kolego. No właśnie. Chodź. Nie, no dobra, sorry. Nie znam się. Nie znam się. Muszę uważać, bo pewnie we mnie wiedzie. No dobra, strzelajcie sobie. Dobra. Odsunę się, żeby nie zasłonić koledze, Bo to nie o to chodzi, aby być wrednym dla kogoś. Ja sam bardzo nie lubię, jak ktoś mi zasłania, więc nie będę tego robił komuś, bo no mówię, tak po prostu jest słabo. No i chyba to będzie już ostatni strzał w tej bitwie. Mam nadzieję z demedzem Widzimy lodówkę, widzimy fałzetę Lewandowskiego. Wybieram fałzetę, no bo ma więcej życia. Pan coś tu jakby nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest tylko, żeby strzelić z Demedżem. O Boże. No ale weszło. Uff. Bałem się, że wiecie, będzie lipa, zawiodę, ale już nie strzelę w tą lodówkę. No, nie strzelę w tą lodówkę. Prawie na pewno. Lodówka. Zdjęła lodówkę, no. Szybka bitwa. Mówiłem, 5 minut. Dlaczego? No, lodówki one-shotują grille, grille się złożyły. Jakby już założenie samo, jak można skonstruować tak źle drużynę. Nie można skonstruować drużyny na zasadzie, że dajesz jednej drużynie trzy lodówki, drugiej trzy grille. No nie możesz tak zrobić. Jeszcze na takiej mapie, gdzie jest dużo miasta, więc ta lodówka jakoś jeszcze może przemieszczać. Jakby to była malinówka, no to okej, okay, może te grille byłyby w stanie coś zrobić. Ale jeśli już źle skonstruujesz drużynę, to już wiadomo, że bitwa będzie zła. Jedna drużyna zostanie zmiażdżona. Tak się stało. Tutaj Wargaming przede wszystkim nawalił tak? taką bitewką. Więc to było miejsce drugie, czas na finish. Na miejscu pierwszym mamy chińskiego Lighta, czyli WZ-132-1. Jest to najrzadszy dziesiąty tier w World of Tanks, jeśli patrzymy na pojazdy drzewkowe. No i dlatego no, pierwsze miejsce jest oczywiste. I dlaczego tak się, moi drodzy, dzieje? Ten Light nie jest ani pod damage, ani pod podświetlanie. Do tego i do tego się po prostu nie nadaje. No, jeśli czołg nie nadaje się do tych dwóch rzeczy, no to do czego jest? A no już mówię, jest do niczego. <laughs> I dlatego praktycznie nikt tym nie gra. Gdyby ten pojazd usunięty, no prawdopodobnie praktycznie nikt by tego nie zauważył. I nie dziwię się, sam tym czołgiem praktycznie w ogóle nie gram. Nie chcę grać. Po co mam tym grać? I, i tak samo myślą sobie inni gracze. Gdybyśmy patrzyli na bardziej zastosowanie go pod damage, no bo. Pod Spotting się nie nadaje, dlatego że jest. ma za słaby kamuflaż i jest za wolny, więc no, odpada z góry. A działo ma faktycznie dość dobre w niektórych aspektach. No to pod Damage na pewno dużo lepszy od niego jest moim zdaniem i Sheridan, bo ma opuszczanie działa. I lepszy od niego będzie chociażby iMX 13105. Light dedykowany uszkodzeniom. Light, który ma robić Damage. A ten czołg co ma robić? Tracić zbiorniki. Tracić silnik, tracić magazyn, czyli tracić wszystko co istotne, bo to jest chiński złom. Ten czołg jest mega mega delikatny, jeśli chodzi o pancerz kadłuba. Wieża coś odbija, ale kadłub jest papierowy i wszystko się w nim psuje, jak w większości chińskich konstrukcji. Kto gra chińskimi czołgami, to wie, że w bz 75 w 113C w tych czołgach, które prowadzą do WZ-111 model 5 wszystko się non stop psuje, jedziesz i coś ci pada co chwilę narzekasz, że eee, ładuję pół godziny, no bo ci uszkodzili magazyn chociażby albo ktoś ci ginie, no niestety chińskie czołgi tak mają więc no niestety jeśli szukacie pojazdu, który będzie przyjemny, no to czas na zmianę kierunku zdecydowanie, zdecydowanie Aż wtedy się dziwię, co wy tutaj jeszcze w tej linii będziecie robić. Także jest to light, który mówię, totalnie można sobie darować, nie ma żadnego sensu. I tutaj jest taka dobra wiadomość, że Wargaming obiecał dla niego poprawki w 2022 roku, w grudniu, tak? Czyli minął ponad rok i nie wydarzyło się absolutnie nic. Bo, tak samo, po co? Nie, nie jest to po prostu istotne, nikogo to nie obchodzi. Najwyraźniej w firmie Wargaming. W tej bitwie jest chyba szybciej niż w poprzedniej. Jednostronny wynik. Czy zrobimy coś sensownego? Będzie bardzo ciężko, ponieważ prawda jest taka, że rywale są na tym środku ukampieni, ja nie mam za bardzo jak ich zaatakować. Nie mam na to życia, nie mam na to pancerza. No i też jeden strzał i tak naprawdę jestem w garażu, więc. Bardzo ciężko jest mi cokolwiek zrobić taką konstrukcją. Choć nie ukrywam, że się staram i myślę nad tym, jak tego leoparda tutaj po mojej prawej stronie może zaskoczyć. Pytanie: O Boże! Zbiorniki, widzicie to? Jak macie uszkodzone zbiorniki, pamiętajcie, żeby je naprawić, bo jeśli ich nie naprawicie, to jesteście o krok od podpalenia. Uszkodzony zbiornik to jest praktycznie pewniaczek, że kolejny strzał w punkty, gdzie macie zbiorniki, będzie. Tym z podpaleniem Tutaj akurat nie ma to znaczenia Bo jestem onshotem Ale po prostu próbuję wam pokazać Jakim głównym jest ten czołg I no mówię, no ani nie nadaje się pod damage Ani pod podświetlanie Jest totalnie do niczego eee, Moja nadzieja jest taka Taka moja delikatna nadzieja Że może rywale Jakoś wyjadą z tego środka eee, Tutaj ten gość przyjedzie, zobaczcie No, udało mi się go tutaj złapać fajnie to wyszło. Ale jeszcze na środku jest Leopard. No, nie mogę na niego sam wyjechać, no bo będzie game over. Ale, 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 ale. Może ktoś mi pomoże i wyjedziemy. On tym Leopardem nie mógł stamtąd wyjechać. No, na pewno tam dalej jest, więc. Tylko ważne jest, żeby wiedzieć, co zrobić. Strzelić, jak mi tu wyjedzie przed, prze, przede mną, nie. Yy, na twarz. Wyjechać nie takie pod niego. No nie ma za bardzo sensu, no on tutaj jest, no. no, no jest, tutaj na bank. Myślę jeszcze nad tym, żeby pojechać po s 100 które miało dużo życia, na przepychacz. To jest jakiś pomysł. Zobaczcie to jest 100 kurde, no, gościu ma dużo życia. Mam na niego przestrzał. O, no, niestety nie weszło. Yy, stracili rywale Lighta. Yy, znaczy, przepraszam, Leopardę na środku, na kasztorze, więc jadę po tą Esetę. Zadujmy sobie na nią pociski kumulacyjne. choć ona jest trochę też bokiem, więc... Ja nie wiem w sumie, które pociski powinienem mieć. Bo nie wiem, w co będę musiał strzelić. Jak w bok, to APCR. Jak w doną płytę, to wiadomo, że goldowy. Okej, okay. gościu strzelił. Oni się przyjmują bazę, więc wyjazd jest wskazany, jeśli chcemy zrobić jeszcze cokolwiek. Weszło w doną płytę. No już nie przeładuje. Już jakby nie da się przodować. Już jest baza przejęta. Szkoda, że to przejęli bazę tą, bo jeszcze można byłoby zrobić jeden strzał tutaj w bok wieży. Była szansa. Pierwsze miejsce wydaje mi się, że nikogo nie dziwi i każdy chyba się zgodzi z tym, że ten Light na to miejsce zasługiwał. Totalnie zbędny czołg w World of Tanks. No i ten odcinek niestety może być taki trochę hmm, smutny, że o Jezu, ale gruzy, ale no tak musiało być widzowie. No taki temat poruszaliśmy. Chcę jeszcze raz przypomnieć, że to nie jest zestawienie najgorszych czołgów. Niektóre z tych, które były w tym odcinku nie są dla mnie najsłabsze, znajdę słabsze od nich. To było zestawienie czołgów zbędnych, które można zastąpić lepszymi. Yy, i, I nikt praktycznie się nimi nie interesuje. Także dajcie znać jeszcze raz, jakie jest wasze top 5, aby wygrać złoto. I słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia! Pa! pa.